Witam wszystkich Państwa w Galerii Sztuki Inwestycyjnej 3U10. Spotykamy się tutaj dzisiaj na otwarciu wystawy pana Davide Canepy. Teraz głos przekażę mojemu koledze, który opowie nam nieco o pracy. To kolejny wernisaż, który organizujemy. Nasza galeria jakby ma taki trochę inny profil i charakter, bo oprócz tej warstwy takiej artystycznej, która jest bez wątpienia bardzo ważna, my zajmujemy się w dużej mierze taką warstwą inwestycyjną, czyli na ile jest prawdopodobieństwo i szansa tego, że wartość rynkowa tych dzieł wzrośnie. I wyszukujemy takich, które potencjał jest największy. Przeglądamy rynek, cały czas monitorujemy, rozwijamy oprogramowania do tego, sztuczną inteligencję i tak dalej, która przeszukuje, co się dzieje na aukcjach, co się dzieje na rynkach światowych i w różnych innych miejscach. I stąd tutaj obecność dzieł pana Davide Canepy. Te piktogramy bardzo ciekawe, mają na przykład bardzo duży potencjał NFT. To są w ogóle bardzo ciekawe obrazy. Powiedziałbym, że w wielu miejscach unikalne, absolutnie. I jakby te nasze modele podpowiadają nam, że to w portfelu dzieł inwestycyjnych warto coś takiego mieć. Wbrew pozorom te ceny nie są wysokie tego wszystkiego, więc też wyłuskujemy takich artystów, którzy nie są overpriced, tylko tacy, którzy są godni swojej ceny, albo nawet poniżej możliwości rynkowych. No i pan Davide Canepa idealnie się wpisuje w ten model i nie tylko są po prostu ciekawe, tak? Jakby tutaj znawcy sztuki mówią, że one są jakby interesujące od strony technicznej i od strony sposobu, od strony pomysłu w ogóle na to, no ale też z naszej strony no, są niezwykle ciekawe i mają ogromny potencjał inwestycyjny, dlatego też zachęcamy do zapoznania się i przekazywania ewentualnie dalej informacji o tym, że takie obrazy można tutaj rozważyć, kupić jako portfel i tak dalej. Nasi klienci, którzy kupują, nie tylko kupują po to, żeby powiesić na ścianie, ale tak stricte inwestycyjnie, tak? Na przykład trzymają u nas w schowkach całe portfele produktów inwestycyjnych. W zasadzie no, prawdopodobieństwo utraty zainwestowanych środków na tych konkretnie obrazach jest bliskie zero. A więc jakby no, stracić tu nie można, można tylko zarobić, kwestia ile. Oczywiście to nie jest inwestycja na 2 tygodnie, tak? Natomiast na przestrzeni 3 do 5 lat potencjał wzrostowy jest ogromny. Obrazu. Przekazuję głos tutaj może troszkę więcej o panu Davide Canepa. Dokładnie, dokładnie. Ja teraz przybliżę Państwu osobę pana Davide. Jest to współczesny włoski symbolista, bo trzeba wiedzieć, że pan Davide w Polsce mieszka od lat 7 dopiero i tworzy tutaj u nas, wraz zresztą ze swoją małżonką, która jest tutaj dzisiaj z nami. Wcześniej pracował i mieszkał również we Włoszech, Londynie, Szkocji. Już końcowo dziś jest to Sopot i to właśnie tam możecie go spotkać, jeśli nie jest akurat u nas. Pan Davide napisał mi kilka słów o samej wystawie, o tym, co dla niego znaczy, co chciał przekazać. Tytuł wystawy to Control is an Illusion, czyli kontrola to iluzja. Dokąd zmierzamy, co osiągnęliśmy w tej tak zwanej ewolucji, podczas gdy uciekamy przed naszym cieniem i dajemy się zahipnotyzować automatyzacji. Stare mity wciąż pojawiają się w naszych snach. W społeczeństwie konformistycznym odkładamy na później najważniejsze zadanie, które nieuchronnie przechodzi na nowe pokolenia. Tym zadaniem bez wątpienia jest rozwój, który tak bardzo chce zawrzeć pan Davide w swoich pracach. Także teraz przekazuję już głos naszemu artyście. Mam nadzieję, że przybliży nam swoje dzieła. Dziękuję. Witam wszyscy. Dziękuję, że tu jesteście. Oczywiście dziękuję galerii, bo mam takie możliwości, pokazuję mojej pracy. Control is an illusion, control to jest iluzja, jest praktycznie baza jest na ta klasyczna filozofia, jak każdy zna. I jak chcę zrobić, że jest na przykład mamy zawsze oczywiście interakcja pomiędzy
białe i czarne, więc pomiędzy mężczyzną i kobietą. To też mamy ten obraz na trzeba, kiedy są ręki. Ale ta strona praktycznie ma message, że jest przesłanie. Chcemy kontrolować wszystko. Mamy plany, nie wiem, 5 lat, 10 lat i tak dalej. Ale potem mamy sen, czy koszmar, czy tak to wie, czy coś dzieje się na życiu, a potem wszystko zmienia się i mamy już coś innego. Jeśli oglądamy na przykład, jak natura działa, to jest coś innego, bo widzimy cały czas, że są największe powers. Siły, że działają cały czas na jedna czy druga strona i nie są jeden przeciwko druga, ale są zawsze, mają taką interakcję, że jest zawsze naturalne. Stara się jak może. To jest ten punkt, kiedy mamy, kiedy chcemy kontrolować wszystko, ale to nie jest możliwe, bo kiedy chcemy kontrolować, to jest jak na przykład świadomość, a potem jest inna strona, podświadomość, więc nie możemy zrobić tylko jedna, czy jest zawsze druga. To jest we are passengers, jesteśmy pasażerami. I to jest, zapomniałem, że ja używam cały czas symboli, bo symbole są sposób komunikacji od początek praktycznie, że cały czas używamy. I nawet kiedy myślimy, że to sam punkt jest o podświadomość, że nawet co zrobimy, jak mówimy, co nie wiem, kolory i wszystko jest zawsze, to jest symbol i zawsze rozmawiać coś. Tu jest na przykład Air Passengers, to jest klasyczny symbol, że mamy na przykład na stacjach, kiedy wiele ludzi cały czas są na podróż. I dla mnie to jest jak życie, bo życie jest podróż i cały czas są ludzie, że idą do innej destynacji. Całe życie dla mnie to jest taki podróż. Jesteśmy pasażerami, dlaczego mamy silne, ale w drugiej stronie nie do końca, bo jest natura, jest DNA i wiele rzeczy, że praktycznie musimy rozmawiać i też uczyć się, kto jesteśmy i tam mamy nasze, nie jesteśmy szefem, jesteśmy, ale tylko pół, mniej więcej. I to jest detached from reality. Oderwany od rzeczywistości. Tu praktycznie jak nie kwestionuję film jak sztuka, ale ja kwestionuję fakt, że film używa dużo senses, jak zmysłów. I więc kiedy jeśli myślimy o taką sytuację, kiedy jest film, jeśli zamknie nasze oczy, muzyka już ma taka
direction. Kierunek, tak. Taki kierunek i już znamy, że nie jest tylko zdjęcie. Są wiele rzeczy, że pracują i musimy być na przykład smutne czy zadowolone. Mogą wpłynąć na nasz nastrój. Tak. I każdy sens są razem i są też, to jest trik, bo na jedna strona to jest świetna sztuka, ale druga strona to jest troszeczkę triki, bo niebezpieczne. Tak, bo musimy być troszeczkę, musimy uważać, tak? To jest ekwilibrium i ekwilibrium. Równowaga. Przepraszam. Okay. I to jest lewa strona, to jest lewa ręka, jest kobieta jak energia i prawa strona mężczyzna. I to też i lewa ręka idzie do góry. Więc to jest kobieta, że idzie do mężczyzna, jak energia tam cały czas. I bo niebo jest mężczyzna, jak tradycyjna chińska filozofia. I też ma prawa ręka, że idzie do dół. I to jest oczywiście The opposite. Przeciwieństwo, tak. I więc ja mówię o ekwilibrium tu, bo jeśli identyfikujemy, jest taka słowa, identyfikujemy jak mężczyzna, kobieta i tylko jedna strona, więc to jest, to nie działa bardzo, bo ekwilibrium jest zawsze pomiędzy, jest zawsze jak mówimy, jak zero, nie plus, nie minus. I to jest co stary, na przykład mąc, mistrz. Oni cały czas mówią, to jest ten temat. Tam używałem drzewin niebieski, bo to było za dużo ogień, więc był potrzebny wodę też, to nie balans. Zawsze kiedy używam drzewin, to jest, bo mają podświadomość, więc to jest zawsze tu, w mojej obrazie. To jest minus meridian. Meridian Venus. I niestety ja nie mogę mówić za dużo o tym obraz, bo to był sen i był generalnie pozytywny sen, ale jeszcze troszeczkę podświadomość, więc ja będę mówić raczej, kiedy zrozumiem go. Kiedy zrozumiem i I put light on it. Jeszcze ja nie mogę, bo jeszcze nie mam dokładnie taka wszystko jasne. To jest thinking leaf, die in the box. Bo mamy nasze dziecko jest zawsze z pudełką. Bo mamy cały czas hałas z środka na zewnątrz i każdy mówią, co musimy mieć, jak musimy być, co jest idealne, co nie jest, ale natura jest, oczywiście musimy uczyć się dużo, ale w drugiej stronie jest coś jak na przykład drzewo, że są idealne i nie potrzebują, gdzie mówimy, jak oni muszą być, bo generalnie mamy zdjęcia, ale z drugiej strony każdy są inny. I to jest, dlaczego ja zrobiłem taki obraz, że jest wszystko na pudełko. Więc nawet jak myślamy, jak
kiedy nie żyjemy, i, bo nawet memory o ludzi to jest też pudełko, nie jest jakby, bo generalnie kiedy generalnie jesteśmy natura, więc nie ma takiej koncepcji, czy to jest ten i tak dalej. Tu jest the state of i jest praktycznie o sen. O sen generalnie nie tylko kiedy śpiemy. Jest dużo też, jest bardzo czarny, dużo niebieski, jak podświadomość też. I to jest dlaczego, kiedy mamy sen, nie kontrolujemy dokładnie, jak to jest, i musimy uczyć się, tak. Przepraszam. Jest to troszeczkę komplikowane. The road less traveled, to ten road sign. Droga mniej uczęszczana. Znak drogowy, kiedy kończy się droga, to kończy się ulica. Bo to jest o jednostkę praktycznie. To znowu, kiedy mamy... nasza droga jest zawsze łatwa, kiedy zrobimy, co inni ludzie już zrobili. Więc... to jest jak mamy asfalt, wiemy, to jest łatwe, nie mamy problemu. Ale tu jest ocen, jak bo jesteśmy na podróż, więc życie. I kiedy widzimy to jest jak jeśli zrobimy taka droga, czy jest jednostka, nie będzie łatwe, bo oczywiście będzie bez asfaltu i więc to będzie troszeczkę komplikowane, ale z drugiej strony musimy to zrobić, bo to jest tylko jeden sposób, że zrobimy nasza ścieżka. Tu Kastofonia i to jest generalnie, gdzie budujemy wszystko. I jesteśmy compressed. No dobra, jak pudełko też. Stłoczeni. I nie ma taki, to jest widzę o budynek, gdzie nie mają coś innego, nie mają historii, są tylko kasy, są to samo i wszystko jest jak inne. Światło, mniej więcej. Światło, tak? Więc nie widzimy jednostka, nie nic, gdzie jest inne. Każdy jesteśmy to samo, każdy jesteśmy na całe, na to samo nienaturalne environment. W środowisku. Okay, dzięki. Ojo de Dios, to jest Bogo Oka. Oko Boga. Oko Boga. I to jest, że dzisiaj kontrolujemy wszystko, mamy kamery, aparaty. Kamery. Kamery wszędzie. I więc tu nie jest, że mamy tylko, że mamy kamerę i tak dalej. Oczywiście to ja to nie lubię, to nie jest świetne, ale że nawet kiedy nie myślamy o ten temat, nasze, co zrobimy, jak to zrobimy, zmienia się, bo nasza podświadomość wie, że są kamery, więc co zrobimy, nie jest dokładnie to samo, jak to było, nie wiem, 40 lat temu, czy coś podobnego, bo wiemy, że zawsze coś, ktoś jest tu i będziemy na ekran. Może to pomaga, może
co będzie na jutro, jak to będzie, ale dzisiaj ja myślę, że to jest ważne, bo też nie jest tylko na ulica, ale masz telefon komórkowy też i zawsze jest taka kamera, że ogląda. I to wpływa na nasze życie. Tu jest na prawa strona, więc to jest świadomość, gdzie ogląda na strona pod świadomość. Nie zrobiłem klasyczny mirat, klasyczne maszyny, że są stoczne, bo to jest troszeczkę jak komercjalne też. Ja koncentrowałem na fabrykę i taki światło, świecie. Świat, nowy świat, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo jestem z Genui i też byłem bardzo blisko portu i ludzi, że pracują w portu. Tu używałem czerwone, bo to jest przypomina nas. To jest krew, jak historia, że oczywiście każdy wiemy. I też jest silver, szary. Szary, że jest jak metalu fabryka. I też jest żółty, że jest praktycznie słońce, że reprezentuje słońce i więc, że jest nadzieje generalnie, bo zawsze nawet kiedy są nawet w najgorsza sytuacja, jest zawsze słońce. Jak mówiłem, pracuję cały czas z symbolem, bo na przykład ręki, jak chcę mówić, że są prymitywne ręki, że są ten obraz. I mamy taka memory. Pamięć znaczy DNA i nasza historia, więc to jest jak przypomina nas, jesteśmy ludźmi. I to wszystko. Mam nadzieję, że było ciekawe. Ja jeszcze pozwolę sobie tutaj w ramach gratulacji i z ogromnymi życzeniami dalszego codziennego rozwoju jednostki i dzielenia się tą ideą ze wszystkimi dookoła, bo to jest klucz do naszego rozwoju społecznego. Dzięki. Także... Bardzo dziękuję.